Dzień dobry Państwu, zapraszam do kluczowego tematu. Dziś gościem jest pan Krzysztof Zanussi. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta, producent filmowy, profesor sztuk filmowych. A chcemy porozmawiać o filmie, ale i o kulturze. Chciałbym zapytać pana profesora, jako współtwórcy nurtu kina moralnego niepokoju, czy dziś jest miejsce na kino moralnego niepokoju, albo inaczej, prowokacyjnie, czy da się odszukać widza, który chce myśleć, a nie tylko oddawać się ćwiczeniom emocjonalnym? Co do widza, to trzeba sprawę badać empirycznie po prostu. Raz coś chwyta, raz nie chwyta. Jeżeli chwyta taki film jak Johnny, który jest filmem głęboko o takich właściwie tajemnicach duszy i losu ludzkiego, no to znaczy, że akurat przecież na papierze ten film nie powinien mieć takiej widowni, jaką miał. To znaczy, że można wierzyć tej widowni. Ona się czasem gdzieś znajdzie, obudzi i wtedy okazuje się, że ona na taki film czekała, ale przecież nikt z widzów nie wie zawczasu, na co czeka, bo byłby wtedy sam twórcą. To też się nie da tak zrobić. Natomiast moralne niepokoje, proszę pana, czy cokolwiek w sztuce, w całej historii było pozbawione tego motywu. Przecież to od Iliady i Odysei zawsze mamy to pytanie, jakie postępowanie jest słuszne, jakie postępowanie jest godne, jakie postępowanie jest przyzwoite. Kto rozgrywa to swoje życie dobrze, a kto je rozgrywa marnie, kto je marnuje. I to, że żyjemy, a nie wiem, czy nie trzeba mówić w czasie przeszłym, że żyliśmy w takim okresie pewnej stabilizacji, takiego zwiększenia kantów. Tak się wszyscy po troszku bogacili, jedni więcej, drudzy mniej. Ale to tak dało złudzenie, że to zaglądanie za krawędź, prawda, tego, czego nie rozumiemy, nie znamy, pytanie o sens życia, że to wszystko takie przestało być palące, a to jest palące zawsze. Bo zawsze przychodzą czasy takie, jak zdaje się już się do nas zbliżyły, gdzie nagle trzeba robić takie radykalne wybory. Trzeba postąpić przyzwoicie, albo można postąpić nieprzyzwoicie. Przekłada się to na pomysł w filmie? Przekłada się to na pomysł w sztuce? No, na każdym pomyśle, przy każdym pomyśle, nad którym się zastanawiam, zawsze ten motyw istnieje, ale pan Szekspir nie był tutaj, nie różnił się tutaj, czy ja się nie różnię może od pana Szekspira, bo przecież u niego też w każdym utworze jest taki podstawowy jakiś dylemat moralny i one są wieczne, przywiązane do naszego życia. Mhm. Panie profesorze, jak postrzega pan współczesne kino? Może takie pytanie osobiste, których reżyserów polskich i zagranicznych najbardziej pan ceni, tych współczesnych? Albo których najchętniej pan ogląda, może to tak? Nie, pan najlepiej nie sprowokuje, bo ja wystarczy, że jestem na Uniwersytecie Śląskim profesorem i tam no, z konieczności muszę oceniać pracę moich kolegów młodszych, to trzymam się od tego z daleka. Nie oceniajmy się wzajemnie, bo krytycy pozostaną bez pracy, a i tak im trudno, więc niechże oni się zajmują ocenianiem. Ja tylko mam wrażenie, że jest na co chodzić, że nie jest beznadziejnie, że jak tutaj wymieniłem jeden z filmów, to mogę powiedzieć, że teraz wszedł film nagrodzony w Cannes. Po polsku się nazywa chyba tylko Trójkąt. I bo jego angielski tytuł jest troszkę dłuższy, ale to jest taki film, który obejrzałem z zaciekawieniem, bez przyjemności, ale z zaciekawieniem. To był film inteligentny, interesujący, jest dzisiaj do zobaczenia. No jak w ciągu miesiąca są dwa interesujące, czy nawet ważne filmy, to już nie jest źle. Mhm. To w takim razie może nie o personaliach, ale o pewnych zjawiskach w kulturze, inspiracjach, które uważa pan we współczesnej kulturze za najbardziej interesujące, intrygujące. Co może być zaczynem do twórczości? Wspomniał pan o tych niezaokrąglonych czasach, o tym, że wszystko staje się znów na ostrzu noża. No, tak tu jest, jakby obok spadają rakiety. Widzi pan, wydaje mi się, że na pewno sztuka ta narracyjna, o której jak Belfer przypomnę, że to tylko jest przywilej ludzki, bo ja mam przed 8 psów i one nic nie wiedzą o życiu swoich dziadków psich, bo nie ma transmisji. To myśmy wymyślili narrację, czyli opowiadanie takie, które jest sumą doświadczeń różnych pokoleń, różnych epok, różnych miejsc świata.
I teraz ta pewna przyziemność, jaka ogarnęła sztukę narracyjną w Europie w ostatnich kilkunastu latach, to właśnie pokłosie tego bogacenia się i takiej bezproblemowej konsumpcji. No a widzimy, że to wszystko się trzęsie, no wszystko się za chwilę rozsypie. Nie możemy tak bogacić, jak żeśmy bogacili, nie możemy kupować coraz więcej, nie możemy mieć więcej ciuchów w szafie, nie możemy mieć więcej metrów kwadratowych, nie możemy zużywać więcej energii, bo jej nie starczy i może nam się ta planeta po prostu wyczerpać. Czyli konsumpcja, ale czy idące wraz z nią brak refleksyjności, brak dojścia do problemów, które są całej trudne? W skali wartości, którą trzeba sobie postawić, żeby zrozumieć, że noszenie ubrań markowych jest raczej obciachem, jak to dzisiaj młodzi mówią, a nie dowodem jakiegoś awansu, że są inne dowody awansu. Tego, że człowiek stanął jakby wyżej w tej hierarchii społecznej, ale trzeba tą hierarchię w jakiś sposób sobie wybrać i sprecyzować, do której chce podlec. Podlec to brzydkie słowo, bo to podlecę od razu, ale no, pewnej hierarchii ulegamy, wybieramy ją sobie, mówimy, dla mnie to jest ważne. Aha. I to dzisiaj trzeba bardzo zrewidować, bo no tak do wczoraj jeszcze wszyscy, kto się więcej wzbogacił, ten krzyczał, ja jestem lepszy. A okazuje się, że to już nie ten jest lepszy. Na przykład lepszy jest ten, co mądrze wydaje to. Ale czy słuchamy tych, którzy mądrze mówią? Czy jest na to zapotrzebowanie? Myślę, że pan bardzo optymistycznie patrzy na świat. Ja bym wcale jednak nie był taki pewien, że ten konsumpcjonizm odpuszcza. Nie, ja myślę, że on jest już w takim razie, ktoś mu rzucił wyzwanie, czy coś mu rzuciło wyzwanie. Więc tak, ja jestem optymistą, bo można by oczywiście z tych samych faktów wyciągać inne wnioski. Ale ja mam wrażenie, że takiego pewnego przesytu tym banałem, który nas otoczył, tą całą sferą drobnych spraw społecznych. One są istotne oczywiście, ale one są proste do załatwienia, prawda? Łatwo jest rzucić hasło, kochajmy się, w takim, no jakby to powiedzieć, wymiarze z przedszkola. Natomiast zrozumieć, jak zbudować relacje między ludźmi, oparte na takiej miłości, jaką, prawda, postuluje parę tysięcy lat judeo-chrześcijaństwo, to z tym jest pewien problem i to się może obudzić w tej chwili. Mam nadzieję, że się obudzi, bo tak troszkę przygasło ostatnio. Mhm. Skoro dotknął pan sprawy chrześcijaństwa, to trzeba powiedzieć, że chrześcijaństwo odgrywa no, jedną z kluczowych ról jako inspiracja, jako czynnik w twórczości profesora Krzysztofa Zanussiego. Chciałem zapytać, jaki sposób w epoce sekularyzacji zmienia się postrzeganie chrześcijaństwa? Czy to ma wpływ na kulturę tylko takie, że chrześcijaństwo zostaje sprowadzone właśnie do jakiegoś wroga publicznego, bo bardzo często taką postać ma? Instytucje oczywiście, no instytucja kościoła na pewno jest w tej chwili pod ostrzałem, ale też w wielu miejscach sobie na ten ostrzał zasłużyła. I mój Boże, jak się patrzy na historię ludzkości, to przecież tych nadużyć tego zła czynionego w imię Boga było bez końca i nie na darmo ostatnio ksiądz skądinąd i profesor, kosmolog, ksiądz Heller, tak powiedział pojednawczo, no jak ktoś doznał jakiejś krzywdy, którą poniósł w imię Boga, no to może niech używa innego słowa, niech mówi absolut, niech mówi tajemnica, niech mówi nieskończoność, bo to ciągle chodzi o ten inny wymiar rzeczywistości. A to, że słudzy Kościoła są winni, no mało zaniedbań, no, są winni wielkiego zła i jeszcze dodatkowo nie chcą się szczerze pokajać i nie chcą się szczerze przyznać, no to jest przykre, ale to jest ludzkie. To już za czasu Bordziów żeśmy też przeżywali. To panie profesorze, w jaki sposób zatem powiedzieć o chrześcijaństwie w sztuce, w kulturze, by te wielkie idee teologiczne wybrzmiały z jednej strony, a z drugiej strony, by ominąć te rafy instytucjonalnych błędów. Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, tam instytucja zawsze będzie miała skłonność do tego, żeby kulała i na pewno wyjdzie teraz potrząśnięta pewnie bardzo mocno, zupełnie inna i będzie inaczej wyglądać. I powróci ciągle do tego, że ma być wyrazem służby, a nie wyrazem władzy. Mhm. No to na pewno. Natomiast proszę popatrzeć na niektóre filmy Scorsese, Teresa Malinka,
To są utwory, które mówią o tym, że ta prawdziwa, głęboka duchowość może się wyrazić w sztuce, tak jak kiedyś to robił Robert Bresson, czy Harold Dreyer, czy Bergman oczywiście. To były wszystko utwory, które były wyrazem jakiejś refleksji nad życiem, nad światem, nad naszą kondycją. No właśnie taka z perspektywy takiej właściwie metafizycznej, chociaż niekoniecznie wyznaniowej. Mm-hmm. I uważa pan, że cały czas ta perspektywa ma przyszłość? Ona może powiedzieć coś ważnego dla współczesności? Bo oczywiście wszystkie kościoły, które normują życie wedle jakichś zasad, pełniają bardzo pozytywną rolę, o ile nie robią tego w sposób nieuczciwy, czy wręcz czasem łajdacki. Ale to jest zrozumiałe w takim życiu zbiorowym, społecznym, ale w życiu indywidualnym, no to każdy się zastanawia, po co żyje, do czego to zmierza, co jest wartością w tym życiu, co nam się zalicza jako sfera osiągnięcia, co jest po prostu zwykłym piaskiem, który przesypuje się przez ręce. Mm-hmm. Rozmawiam z profesorem Krzysztofem Zanussim. Chciałbym zapytać o pana najbliższe plany artystyczne. Czy pracuje pan nad jakimś filmem, może scenariuszem? Ja głośno wybucham śmiechem, żeby było słychać, bo tak mnie już poucza jakieś stare porzekadło, że jak już człowiek jest po 80 i snuje plany, to Pan Bóg się tylko uśmiecha. Ale ja jestem po 80 i mam plany. Nie, że się Bóg uśmiecha. O czym są te plany, panie profesorze? Ledwie skończyłem swój nowy film pełnometrażowy. Dla mnie, wydaje mi się, dosyć ważny. Było na razie parę pokazów. Pierwszy był na Kamerimaczu tutaj w Bydgoszczy, a teraz w Toruniu. Natomiast i jeżdżę z nim po świecie. Już byłem z nim teraz w Indiach, byłem z nim w Estonii, gdzieś tam jeszcze. Także to jest film, którym się muszę zajmować, a złożyłem w telewizji publicznej taki projekt miniserialu, no, który miałby być takim czymś, no, nie mogę być delikatesowym, ale takim trudniejszym, adresowanym do bardziej wymagającej publiczności. To spełnia pan swoje marzenie, bo pamiętam naszą rozmowę sprzed paru lat, gdzie powiedział pan, że pana marzeniem jest zrobić serial. No tak, tylko że to, żeby mi ktoś pozwolił zrobić serial poważnie, wcale nie błahy, niełatwy w odbiorze, taki do oglądania porządnie, w ciszy i w ciemnym pokoju. Może mi się uda, złożyłem. To proszę zdradzić naszym słuchaczom, o czym byłby ten serial. Ja myślę, że będzie o czasie, to znaczy o bezwzględności i względności czasu. Ja o ten temat już zatrącam w ostatnim moim filmie Obcym Cielem. Tam też jest pytanie, na ile czas jest naszym subiektywnym doznaniem, a na ile on jest obiektywny. Czy przyszłość już istnieje? Mhm. Jak mówią liczni prorocy, to jakby mieli czasem jakiś cząstkowy wgląd w to, co w przyszłości się zdarzy. A to po tym całym wieku XIX i właściwie XX, które popadły w scjentyzm i taką wiarę, że świat widzialny jest poznawalny, to Engels i piosenka Osieckiej, ale w taką pyszałkowate przekonanie, że niczego więcej poza tym, co przynosi świadectwo zmysłów, to nie ma. No, a wydaje się, że chyba coś jest. Zmysłów i dzisiaj algorytmów w świecie cyfrowym, w którym wiele kwestii idzie przewidzieć za pomocą maszyn. To jest, czy to jest pańskim zdaniem nowa odsłona scjentyzmu, czy to jest zupełna zmiana? Nie, sądzę, że kto w to wierzy, że ta odsłona jest jakby w stanie przewidzieć to, co jest nieprzewidywalne. To mi się zdaje, że to jest taka niepotrzebna promocja tych technologii na sferę, w której one nigdy nie będą miały prawdziwych kompetencji. Czyli wierzy pan w taki klasyczny wymiar kultury? I w klasyczny wymiar kultury, i w klasyczne rozumienie losu i tego, że istnieje ciągle ta tajemnica, która przenika świat i życie każdego z nas. Jeżeli nie mylić tajemnicy z zagadką, bo zagadkę to nauka rozwiąże, a tajemnicy nie. Przed tajemnicą zawsze trzeba mieć pokorę. A no właśnie, a z tym nam trudno, bośmy się tak poczuli mocnie, kiedyśmy polecieli na Księżyc, że już straciliśmy zrozumienie, że jednak jesteśmy pyłkiem w kosmosie, prochem i niczym, co słusznie przewidział Mickiewicz, bo też był na fali romantycznej, ale takiej, która więcej stawiała na intuicję niż na szkiełko i oko naukowca. Ja wierzę w oba. Bardzo cenię szkiełko i oko i bardzo cenię intuicję, tajemnicę. Ten mrok, który jest nieprzenikniony, ta otchłań, która się przed nami otwiera,
O tym też warto myśleć. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był pan Krzysztof Zanussi. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu i Państwu. Ja się kłaniam. Życzę Państwu dobrego dnia. Cezary Kościelniak.